chcemy uznania rzeki Odry za osobę prawną. Rzeka mówi, nawet gdy nie ma imienia. Rzeka mówi w imieniu swoich sióstr dopływów, w imieniu wody. Rzeka wyraża siebie, nawet jeśli jej język jest dla nas nie do pojęcia. Mówi w swoim imieniu ta, która została nazwana i pozostała nienazwana. Ta, która jest osobą. Dociekliwość prowadzi nas do doświadczenia pierwszych jej chwil, do wyciskania, wytryskiwania i wysączania się cienkich, młodzieńczych strumyczków, które jak oseski poszukują się wzajemnie. To jest źródło. Stąd wypływa radosna, skacząca woda. Nie zatrzymuje się, bada teren. Wraz ze swym biegiem nabiera krzepy, pręży się, poszerza. Zaprasza życie, życie zaprasza ją. Podłoże pod nią musi się zmieniać, dopasować w górę. Ona wije się z gracją, wie jak i po co się wić. W końcu jest naturą. Szuka, toczy się, prze w dół, wiedziona sekretną siłą. Dołączają do niej kolejno siostry. Otwiera się na te inne ciała, przyjmuje wodę, daje życie. Jej powierzchni dotyka ważka. Bóbr próbuje się w tamach. Jesiotr przedziera się w górę. Tu już koryto ma okrzepłe, ale ona wie, czego potrzebuje i po to sięga. Gdy moment obfitości nadchodzi, wtedy reguluje siebie, przeczesuje trawy, dotyka pni, i wie, że ma do tego prawo. Napracowała się nad tym systemem przez tysiące lat. Właśnie tyle lub jeszcze dłużej zajęło prarzece wyrzeźbienie swojej doliny, w ramach której teraz może sobie wzbierać. Pojawili się spragnieni. Spragnieni zawsze się stawiali u jej brzegów, w tych umownych i zmiennych obramowaniach. Dla nich była piękna i tak oczywista. Składała się głównie z wody, tak jak oni sami, wędrowcy, którzy przecież jeszcze o tym nie wiedzieli. A mimo to postanawiali trzymać się jej blisko. Podchodzili, osiadali, bo była im niezbędna. Święta i mocarna, ale powszednia. A mówili o niej nie inaczej jak woda. Płynąca woda. Tej należy się szacunek. Ta, która siłą ziemi płynie do morza. Olcha moczy swoje korzenie. Żuraw kołuje nad nurtem. Szczeżuja zakopuje się w mule. Tymczasem ona, meandrująca rzeka, zaznała mostów, zaznała łodzi, zaznała prania,
zaznała młynów i sieci? Bo taka zwyczajna, choć przecież niezwyczajna. Przybywało osad, zmieniały się ludy, odmieniło się życie. Mówiono innymi językami, pielęgnowano inne obyczaje. Jej dolina, żyzna i zapraszająca życie, stworzyła Śląsk. Jego moc. A ta nazwa pochodzi od jej siostry Ślęzy, tej mokrej. Sama pozostała wodą. Wodą, siłą utrzymywaną w ryzach. Osady otrzymały swoje nazwy. Zmieniały się, rosły, paliły się, odnawiały. Przychodzili, odchodzili. Przeprawiali się, przepływali. Śmiali się, powierzali sekrety, żeglowali, bali się, pili wodę i myli włosy. Z czasem dawne słowo oznaczające wodę przestało być rozumiane. Nowi mieszkańcy nie wiedzieli zatem, że z szacunku trzeba trzymać imię dla płynącej matki. Pozostawała zatem bez imienia. Trzciny falują, piasek przykleja się do stóp, żabie oczy patrzą. Nie jest tak skupiona na sobie, kiedy ma swobodę w swojej dolinie, a przepływa też przez wolne krainy, gdzie na powrót objęła ziemię w opiekę. Dąży w dół. W dół, do morza. Czapla przycupnęła. Dzikie zarośla rozciągają się. Srebrzy się łuska bolenia. Przyszły dla rzeki ciężkie czasy. Wtedy jej nieimię, woda, przestało wzbudzać w ludziach wdzięczność. Obwałowywanie, bariery, skracanie, zaśmiecanie, zatruwanie, zasalanie. Ale kiedy tylko odzywała się, przybierała, wtedy znów drżano i respektowano ją. Widziano w niej jednak tylko bezwzględną siłę. Nie widziano istoty. A przecież nie imię kazało pamiętać o tym najpierwszym prawie do życia i wolności. Czy wciąż pamiętasz, jak ważna jest dla ciebie słodka woda? Tracimy rzeki z pola widzenia, a do rzecza w ogóle nie dostrzegamy. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wszystko jest ze sobą powiązane. I my, ludzie, współzależni od rzek, czy moglibyśmy bez nich przetrwać? Ona mówi, wciąż mówi. Tylko jak usłyszeć tę, która nie ma imienia? Jak to możliwe, że pozostała nienazwana? Otóż nazwy pojęć najczęściej wypowiadanych najwolniej w języku ewoluują. Pierwsze ludy zamieszkujące tę okolicę nazywały ją wodą, bo woda w prawie indoeuropejskim, z którego wywodzi się większość języków europejskich, pochodzi od rdzenia wodr, wodr. Jej nieimię to jedna z najstarszych nazw na tym terenie. Jak usłyszeć jej szum? Zrozumieć graf jej nurtu? Wywąchać zapach zdrowej wody? Poczuć sieć do rzecza? Zobaczyć jednocześnie na tak wielu poziomach. Pora uznać jej własną nazwę za imię. Nadanie jej na nowo imienia oznacza wzięcie odpowiedzialności za jej dobrostan. Pora uznać ją za osobę, czyli godny szacunku organizm, żywą istotę. Poczuj to imię,
jej sprawczość wynikającą z samego tylko wydarzania się. Odra, rzeka, woda, która jest osobą. Ciało wody. Rzeka to ciało wody. Rzeka nie jest zbiornikiem. To bardzo inspirujące usłyszeć, że w języku angielskim body of water oznacza zbiornik wodny. Body to ciało, water to woda. Jaką czujemy różnicę w znaczeniu, w polu znaczeniowym, gdy słyszymy ciało wody? Czy ciało nie jest czymś gęstym, skupionym, zakończonym, o stabilnych granicach? A czy my jesteśmy zbiornikami, czy jesteśmy ciałami? Jesteśmy ciałami, czy mamy ciała? Czy woda jest ciałem, czy ma ciało? I czym jest ciało rzeki? Co przynależy do rzeki? Wiesz, że rzeka to nie tylko woda, która płynie korytem. To jest system, ekosystem, podtrzymujący życie i utrzymujący przy życiu. I ciało wody porusza się. Człowiek definiuje ją poprzez ruch. Ruch spowodowany grawitacją Ziemi. W dół i przed siebie. Odra rzeka nieustannie, jeśli ma taką możliwość, nieustępliwie dąży do połączenia się z większym ciałem wody, do którego wpływa. Ale rzeka meandruje. Rzeka szuka swojego miejsca. Szuka wygodnej pozycji właśnie po to, żeby dotrzeć do tej większej matki. Czasem wylewa, czasem przysycha, zmienia koryto, zmienia swój język, sposób wyrażania się, chociaż jej esencja pozostaje ta sama. Rzeka to jest cała jej dolina. Nasze ćwiczenie wyobraźni polega na tym, żeby móc pojąć ciało wody poprzez swoje ciało. To jest zadanie, to jest wyzwanie na dziś. To, co możemy zrobić, to przepuścić rzekę przez siebie w pełnym szacunku geście, spotykając ją żywą, osobową. To jak świadome pozdrowienie znajomej, znajomego i podanie ręki na powitanie. Jeśli masz ochotę, to zapraszam Cię teraz do małego ćwiczenia, w które zaangażujesz swoje ciało. Wyciągnij obie ręce przed siebie. Wybierz tę rękę, którą chciałbyś się przywitać. Spróbujesz teraz przepuścić rzekę przez swoje ciało. Możesz zamknąć oczy, jeśli chcesz. Ćwiczenie właśnie się zaczyna. Opuść swobodnie rękę wzdłuż ciała. Skieruj swoją uwagę na palce. Kciuk, palec wskazujący, palec środkowy, serdeczny palec, mały palec. Poczuj wnętrze dłoni, grzbiet dłoni, nadgarstek, przedramię, łokieć, ramię i bark. Twój bark łączy się z korpusem. Poczuj to miejsce. Poczuj staw.
Możesz stąd poruszać całą ręką, żeby się uruchomić. Zacznij poruszać ręką, jakby płynęła lub frunęła. Możesz też otwierać i zamykać dłoń. Możesz imitować ruch wody. Przywołaj falę. Przywołaj rzekę. Zaproś. Zawołaj ją. Przypomnij sobie, jak wygląda u swojego czystego źródła. Jak się wysącza. Jak łączy się większe strumyczki i mniejsze. Łączy się we wspólny nurt i płynie. Może słyszysz jej dźwięk? Może widzisz odblaski na wodzie? Widzisz, że nie jest gładką powierzchnią, tylko pulsuje prąd. Rzeka jest dynamiczną istotą. Pomyśl o Odrze. O tej rzece, której imię znaczy woda. Ta, co płynie. Rzeka. Poczuj to słowo. Odra. Odra. Na wdechu umieść O w swoim barku, w okrągłym ruchu. O. Niech to O będzie odzwierciedleniem przepustowości rzeki. Wdychaj i wydychaj. O. O zbiera i nawołuje wody. O w twoim barku przepuszcza energię wody. O dochodzi do łokcia, do twojego ruchomego łokcia, który się zgina. Siła wody drąży, drąży, drąży koryto. Ruchem swojej ręki udrażniasz. Tam w łokciu umieszczasz głoski drążące. Drrr, drrr, drrr. Może odczuwasz to jak trzeszczenie drzewa. Koryto jest wygodne, poszerzone, wolne. Więcej wody spływa. Bracia potoki dołączają. Siostry rzeczki zasilają. Przepływasz dalej. Do falującej dłoni, która pielęgnuje i jest pielęgnowana przez głoskę A. 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 To siła życia. Wypuszcza i wyzwala. Oczyszcza. Teraz wróć do barku i przepuść całe imię. Odra. Poczuj, jak Odra przepływa przez twoje ramię, przez całą twoją rękę. Jeśli chcesz,
bądź cały w tym przepływie i przywitaniu. Podziękuj swojemu ciału i odrze. Jeśli chcesz, to uznaj, że jesteś gotowy podać jej ramię i podać jej rękę, by ją powitać.